Płyty betonowe w dużym formacie już od kilku lat rozpalają wyobraźnię projektantów i inwestorów. Doskonale komponują się z nowoczesną architekturą i subtelnie podkreślają uroki otoczenia. Dzisiaj jesteśmy na realizacji, która doskonale to pokazuje. Podobno mniej znaczy więcej. Finezyjne ornamenty, duża ilość opasek, drobny wzór ułożenia kostki. To wszystko zostało zastąpione przez ekskluzywną prostotę. Inwestorzy coraz chętniej wybierają duże formaty w kształcie prostokątu lub kwadratu i stosują je na podjeździe. Dzięki temu wizja architektoniczna oraz otoczenie są spójne i pozbawione zbędnych elementów. W dzisiejszym projekcie wykorzystujemy głównie płytę Verona o wymiarach 60 na 30 cm i grubości 6 cm. Występuje ona w szerokiej palecie barw, od brązów takich jak Lumino czy Platino, aż po szarości Inverno, Argento czy Vulcano właśnie. Warto zwrócić uwagę na jasny kolor ogrodzenia i elewacji domu. Do tego ten grafitowy dach. Stąd pomysł projektanta, aby zastosować tutaj Veronę w kolorze Vulcano. To wszystko doskonale komponuje się z otoczeniem i drewnianymi wstawkami na elewacji. Taras to naturalne przedłużenie salonu. Tutaj też nie mogło zabraknąć wielkiego formatu. W tym przypadku jest to płyta grande o wielkości 80 na 80 cm i grubości 8 cm w kolorze argento. Tutaj pięknie prezentuje się w strefie wypoczynku, ale ta płyta może być stosowana również na podjazdach. W ofercie firmy Drogbruk znajdziecie więcej produktów w wielkim formacie, które sprawią, że Wasze podjazdy będą wyglądały nowocześnie. Oprócz zaprezentowanej już Verony oraz Grande, warto zwrócić uwagę na Teramo oraz Parmę, a w przypadku tarasów także Telamone. Jeżeli chcesz się wyróżnić albo podkreślić wyjątkowość swojej architektury, wybierz wielki format. Inspiracji szukaj na naszym Facebooku i Instagramie. A jeśli nie masz pomysłów, nic nie szkodzi. Zarejestruj projekt i razem stwórzmy coś wielkiego.